To, co nie powinno się tam znaleźć, powinno właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia z naszych serduszek zniknąć, a w sercu powinno zagościć dobroć, radość, uśmiech, miłość, miłość do najbliższych, ale również do tych, których nie znamy. Bo jakże wspaniałym prezentem jest uśmiechnąć się, idąc na ulicy do nieznajomego, a może to dla niego jest właśnie najpiękniejszy prezent. Wszystkim Państwu, nauczycielom, pracownikom, Wam, drodzy uczniowie, życzę, aby Wigilia w Waszych sercach, w Waszych domach była nie tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale trwała każdego dnia i rozkwitała. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, drodzy artyści, uczniowie naszej szkoły. Jesteście fantastyczni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nagródźmy uczniów brawami za tak wspaniałą propozycję. Również dziękuję nauczycielom, których uczniowie tak pięknie się przygotowali. Dziękuję pani Mirko, dziękuję pani Elu, dziękuję pani Basiu z zespołem Klasenka, dziękuję pani Beato, dziękuję panu Janowi oraz panu Markowi. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Niech wigilijny czas będzie dla państwa wszystkich radością i uśmiechem. Wszystkiego dobrego. Będziecie się dzielili na pewno ze swoimi wychowawcami i koleżankami, kolegami.